Kiedy przychodzimy na świat, pierwszą rzeczą, którą dostrzegamy, jest nasze ciało. Oddycha ono, porusza się, pracując 24 godziny na dobę. Nasze ciało jest naszym najwierniejszym, najbardziej oddanym przyjacielem. Jeśli zawiedzie nas w jakikolwiek sposób, nigdy nie jest to jego winą. Twoje ciało wierzy temu, co mówisz, cokolwiek myślisz o sobie, jak postrzegasz siebie pod względem zdrowia, siły, wytrzymałości lub piękna. Staje się to rzeczywistością dla twego ciała. Starożytne kultury dobrze o tym wiedziały i dlatego stworzyły cały system symboli, aby za ich pomocą inspirować i tworzyć własną rzeczywistość, zazwyczaj poprzez umiejętność pobudzania gruczołu szyszynki. Tak, ty też możesz wytworzyć w sobie dobre samopoczucie, możesz kształtować swoje ciało za pomocą myśli i mieć świadomy wpływ na swoje zdrowie. W artykule pochodzącym ze Smithsonian, instytucji rządu amerykańskiego sponsorującej m.in. centra badawcze, nauki i medycyny, zatytułowanym Kod molekularny łączy emocje, umysł i zdrowie, Stephen S. Hall napisał: klasyczne podejście do ciała jako składającego się z trzech odrębnych systemów jest poważnie kwestionowane przez badaczy, wskazujących drogę dla nowej medycyny XXI wieku. Niektórzy biolodzy uważają, że musimy poddać w wątpliwość pewne długo stosowane zasady, poczynając od tradycyjnej separacji centralnego układu nerwowego, bazy myśli, pamięci i emocji, układu hormonalnego, wytwarzającego potężne hormony, oraz układu immunologicznego, który chroni organizm przed inwazją drobnoustrojów. Myśl o swoim ciele ciepło i z wdzięcznością, a odpłaci ci prawdziwą miłością. Nasze ciało to nie przypadek ani konieczność. Jest to przywilej, który nadajemy sobie sami, a później często o tym zapominamy. Zapominamy też o tym, jak bardzo każdy z nas jest unikalny, jedyny pośród wielu miliardów. I dlatego nie zauważamy oczywistej prawdy. Każde ciało, bez względu na jego kształt, wagę, kolor lub wiek, jest piękne na swój własny, unikalny sposób. Owszem, każdy z nas ma jakieś preferencje co do tego, co mu się najbardziej podoba. Jednak należy pamiętać, że to tylko preferencje. Preferencje natomiast związane są po prostu z panującą akurat modą lub naszymi osobistymi zaprogramowaniami. Preferencje, tak jak i mody, często się zmieniają. W dzisiejszych czasach najczęściej podyktowane są tym, że firmy pragnące sprzedać swoje produkty, tabletki na odchudzanie, operacje kosmetyczne, programy, kosmetyki itd. i tym podobne, wprowadzają modę na to, co najlepiej sprzeda ich produkty. Popularne media i magazyny utwierdzają tę modę w naszej świadomości. Niestety wielu ludzi, zwłaszcza kobiety, podążają za sztucznie wywoływanymi modami, tracąc poczucie własnej wartości i wierząc, że coś z nimi jest nie tak. Podczas gdy koncerny i media propagują w społeczeństwie model wychudzonej sylwetki, nie każdy z natury jest szczupły. Cała rzesza nastolatek rujnuje swe zdrowie i zapada na bardzo poważne choroby, próbując wyglądać tak jak modelki z gazet i zmieniać naturalny kształt przyrodzony swemu ciału. Każde ciało jest unikalnie piękne. Po co na siłę i często za cenę zdrowia, emocjonalnego stresu, fizycznego wyczerpania robić z siebie coś innego? Gdybyśmy na przykład popatrzyli na inne zwierzęta w przyrodzie, gdyż człowiek także należy do gatunku zwierząt, zobaczylibyśmy, jak bardzo one rozumieją wartość i równość wszystkich ciał. Gdyby ktoś powiedział buldogowi, że jest za gruby, hartowi, że jest za chudy, pekińczykowi, że jest za mały, a dogowi, że za wielki, turlałyby się ze śmiechu przez cały tydzień.
przybieranie na wadze w starszym wieku, a w niektórych przypadkach chudnięcie lub wahanie wagi przy zmianach hormonalnych związanych z cyklami życia jest absolutnie zupełnie naturalnym procesem. Nie musimy tu niczego zmieniać, gdyż taka jest właśnie natura. Inna sprawa, jeżeli nadwaga lub wychudzenie organizmu powstają z przyczyn zaniedbania zdrowia i ciała. W takim przypadku ciało przybiera niezdrową, niewłaściwą dla siebie formę i należy taką sytuację skorygować. Jeżeli dbamy o nasze ciało jak o najbliższego przyjaciela, oferując mu prezenty, dobry wypoczynek, odpowiednią dawkę snu, świeże powietrze, ruch, witaminy i minerały, przystrajając je podług własnego gustu, pięknym dla nas strojem czy biżuterią, odpłaci nam miłością. A wtedy jego waga, stan zdrowia i samopoczucia nigdy nie będą potrzebowały korekty. Utyje tyle, ile ma utyć, naturalnie i zdrowo. Postarzeje się tyle, ile ma się postarzeć, bez nadmiernych obciążeń i niepotrzebnych chorób. Będzie się czuło i wyglądało dobrze. Będzie nam pomagało spełniać marzenia, osiągnąć sukces, zrealizować plany i wypełnić życie szczęściem. A jeśli niestety mimo wszystko, mimo naszej dbałości o nie, rozchoruje się, sprawiając nam kłopot, też można nauczyć się z tym żyć. Bo przyjaciół nie tylko nie opuszcza się w biedzie, ale także ceni się ich, kocha i przyjmuje takimi, jacy są. Nieważne, czy są wysocy, czy niscy, chudzi, czy okrągli, zdrowi, czy chorzy, nie wyrzekamy się ich, kochamy. Warto o tym pamiętać. Życzę Wam kolejnego pięknego dnia, w którym nie zapomnijcie cieszyć się Waszym pięknym ciałem.